Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób połączyć głowicę bezprzewodową termostatyczną Living Connect systemu Danfoss Link z panelem centralnym CC, także systemu Danfoss Link. Sprawa jest banalnie prosta. Jedyne co potrzebujemy to oczywiście zamontowaną głowicę. Po zamontowaniu jest ona luźna, w związku z czym będziemy musieli ją sobie dodać, jeżeli jest już dodana. Dokręcona do naszego zaworu. W tym momencie możemy przytrzymać ten przycisk tutaj przez 3 sekundy i silniczek krokowy, który jest w środku, zaraz o, połączy się na stałe i już nasza cała głowica jest nieruchoma. W tym momencie jest tutaj prezentowana temperatura, jaka jest obecnie w danym pomieszczeniu, a my możemy przystąpić do procesu połączenia głowicy z naszym tutaj oczywiście panelem centralnym. Panel centralny jest teraz uruchomiony. Od razu dodatkowa informacja. Nie musimy być do metra przy naszej głowicy termostatycznej. Nawet 10 metrów działa to bez najmniejszego problemu w taki sam sposób. Chyba że mamy jakieś ściany żelbetonowe, to wtedy może być potrzeba troszeczkę bliżej zbliżyć się z tym urządzeniem. Szczególnie jest to istotne, jeżeli mamy zasilacz na kablu, to w takim wypadku no, trudno, żeby do każdego grzejnika podchodzić i podłączać do prądu to urządzenie, więc spokojnie z jednego centralnego miejsca dacie sobie radę. Ok, w tym momencie musimy ten panel przedni ściągnąć, czyli od góry odchylamy paznokciem. O, ciach, ciach i ściągamy ten przedni biały panel. Gotowe. W tym momencie mamy dostęp tutaj do przycisku po lewej stronie, który jest oznaczony nazwą Setup. Czyli za pomocą tego przycisku przejdziemy do ustawień serwisowych. Klikamy sobie tutaj przyciskiem, śrubokrętem, jakimś drucikiem, jakkolwiek. I musimy odczekać około 20 sekund, aż panel centralny CC przejdzie do obszaru serwisowego, trybu serwisowego, w którym możemy zarządzać urządzeniami podłączonymi do całego systemu. Ok, panel centralny jest już w trybie serwisowym i możemy spokojnie dodać sobie teraz pomieszczenie oraz urządzenie Living Connect, czyli naszą głowicę termostatyczną do danego pomieszczenia. Najpierw klikamy w pomieszczenia i urządzenia. Dodaj nowe pomieszczenie. Powiedzmy, że jest to pomieszczenie o nazwie łazienka. Możemy albo samodzielnie wpisać z klawiatury nazwę tego pomieszczenia, albo kliknąć tutaj na książeczkę i wybrać z tych pomieszczeń, które już są dodane fabrycznie, łazienka. Oto zaznaczamy łazienkę, OK. Tak czy tak możemy dodać według chęci, że tak powiem, jakie chcemy. OK, klikamy akceptuj. Pomieszczenie już jest. Ale w pomieszczeniu nie mamy żadnego urządzenia do sterowania, w związku z czym klikamy urządzenia w pomieszczeniu. Teraz tak, łazienka, zero pomieszczeń. I tu mamy help, jeżeli ktoś chciałby poczytać. OK, wejdźmy z helpa. I teraz tutaj wejdźmy sobie do dodaj urządzenie. I teraz tak, dodaj urządzenie. Ta procedura jest bardzo prosta. Ustaw urządzenie w odległości 1 metra od regulatora i przygotuj się do rozpoczęcia instalacji. Jeśli gotowe, naciśnij przycisk główny, czyli tutaj, ciach. I teraz naciśnij teraz przycisk instalacji na urządzeniu. Więc przyciskamy tutaj ten dolny przycisk. Jedno krótkie naciśnięcie i zobaczcie, urządzenie dodane. Sprawa jest banalnie prosta. Klikamy. Czy chcesz dodać kolejne urządzenie? Nie, bo to jedno wystarczy. I wybieramy teraz priorytet układu grzejnego. Przy kotłach w mieszkaniach zwykle jest to szybkie reagowanie, a w innych zastosowaniach typu ciepłowniach wybieramy to pierwsze. Tu oczywiście mamy także help, gdzie możemy przeczytać sobie. OK, akceptujemy. Ustawienia zmienione i już mamy urządzenie dodane. W każdej chwili przy danym urządzeniu możemy tutaj wejść przez tryb serwisowy i te ustawienia, które przed chwilą zapodaliśmy, możemy je sobie skonfigurować jeszcze raz. Na przykład znowu regulacja, prognozowanie, możemy włączyć albo wyłączyć. Czyli czy chcemy, żeby ogrzewanie wcześniej się uruchamiało w tym pomieszczeniu niż zadana temperatura, tak żeby na zadaną temperaturę w harmonogramie już było ciepło, czy też nie, że na przykład o 15, gdy uruchamiamy cieplejszą temperaturę, żeby o 15 dopiero rozpoczęło się, zgodnie tutaj z tymi rysuneczkami.
Help oczywiście też jest, możecie sobie poczytać. OK. Tak więc z mojej strony to by było na tyle. Możemy teraz wyjść wstecz, wstecz, wstecz i przeprowadzić. Na samym końcu, gdy już dodamy wszystkie Living Connecty, wszystkie urządzenia bezprzewodowe, w tym momencie musimy przejść do stanu i diagnostyki i uruchomić sieć. Rozpocznij test sieci. Panel centralny w tym momencie będzie się łączył ze wszystkimi Living Connectami i wszystkimi urządzeniami pracującymi w sieci. Jeżeli będzie przekaźnik BR, to także z przekaźnikiem BR i ze wszystkimi urządzeniami dodanymi do systemu. Teraz dodaliśmy na przykład 1, a wcześniej 5 urządzeń. Będzie łączył się i do 15 minut samodzielnie, bez naszej pomocy, połączy się z każdym z urządzeń. Jeżeli chcielibyśmy przyspieszyć przy urządzeniach, to wystarczy podejść do każdego z urządzeń i nacisnąć główny przycisk. Zobaczcie, jest 0 na 6. Przyspieszymy, nacisnę przycisk i w tym momencie za chwileczkę, zobaczcie, ciach, już urządzenie jest dodane 1 na 6. Reszta urządzeń doda się w ciągu, tak jak mówię, 15 minut. Wszystko zależy, kiedy wysyłają sygnał, bo co około 10-15 minut wysyłany jest sygnał komunikacyjny urządzenia z panelem centralnym. Panel centralny jest zasilany na stałe, a te urządzenia wszystkie są zasilane z baterii. Dlatego jeżeli no stop by się łączyły, to oczywiście baterie by bardzo szybko się zużyły. OK, sprawa załatwiona. Ja zatrzymam test sieci, bo nie chce mi się już czekać. Tak. I jeżeli chcemy już wejść do głównego panelu, to wychodzimy wstecz, wstecz, wstecz i przechodzimy do trybu normalnego, czyli opuszczamy tryb serwisowy. Tak. W tym momencie musimy odczekać 20 sekund i będziemy mogli wyregulować temperaturę tego urządzenia. OK, wyjście z trybu serwisowego już się zakończyło i jesteśmy już w głównym trybie. Możemy założyć sobie ramkę od dołu nakładając i u góry przyciskając. W tym momencie możemy wyregulować temperaturę przy tym urządzeniu, wchodząc sobie do regulacja domowa. Następnie regulacja ogrzewania, następnie pomieszczenie, jakie nas interesuje, jest to łazienka, jak pamiętacie, ciach. I obecnie to urządzenie wykrywa temperaturę 25,3 stopnia Celsjusza. Oczywiście możemy sobie tu zmienić chwilowo, albo dostosować temperaturę według harmonogramu. Czyli gdy w domu to na przykład 21 albo więcej, na przykład powiedzmy, że chcemy 28 na maksa, chodzi o to, że chcielibyśmy, żeby całkowicie było otwarte to urządzenie, zawór, żeby tutaj temperaturka była najcieplejsza. Akceptujemy i w ciągu 5, 10, 15 minut max tutaj usłyszymy w urządzeniu taki dźwięk. On będzie oznaczał to samo, co na początku słyszeliście przy instalacji, czyli otwarcie się zaworku, czyli silniczek krokowy się otworzy, wysunie. To tak jakbyśmy na starych termostatach manualnych, ręcznych przykręcili do szóstki, czyli na maksimum. Czyli umożliwiliśmy stały przepływ maksymalny płynu, wody, cieczy w układzie do naszego grzejnika. I to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam. Oczywiście regulacje harmonogramów i tym podobnych są banalnie proste. Też wykonujemy tutaj w regulacji domowej, nie w ustawieniach, przepraszam, tylko w regulacji living. I tu możemy sobie harmonogram pozmieniać na każdy dzień według naszej potrzeby. Tak jak widzicie zresztą. Więc myślę, że chyba wszystko jest jasne. Oczywiście można też tryb ręczny sobie włączyć i wybrać pomieszczenia dla tej strefy, takiej głównej Living Connect. Living Zone, przepraszam, najmocniej. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do zobaczenia reszty poradników na temat Danfoss Link na kanale forumwiedzy.pl. Trzymajcie się, łapka w górę by się przydała. Oczywiście na dole subskrybujcie kanał i komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości. Zachęcam do zapisywania ich oczywiście w komentarzach, a na stronie www.forumwiedzy.pl w osobnym artykule na temat Danfoss Link macie dokładne testy, jak to działa oraz recenzję tego urządzenia, tego systemu grzewczego. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!